Niezwykłego odkrycia dokonali kibice chorzowskiego ruchu. W czerwcu w piwnicy jednego ze świętochłowickich bloków odkryto część zaginionego klubowego archiwum, na które składają się m.in. dokumenty, zdjęcia, materiały statystyczne, wycinki prasowe i książki. Do najcenniejszych znalezisk z pewnością należy księga protokołów z posiedzeń zarządu klubu z lat 20. To taki trochę zbieg okoliczności, że udało się to pozyskać tam. Ktoś mnie zapytał, czy nie chciałbym starych gazet, no więc trafiłem do źródła. Po nitce udało się jakby wszystko pozyskać. Część rzeczy odzyskaliśmy też od kibica Rucho, który trafił w to samo miejsce co my nieco wcześniej, ale też jakby wielkie podziękowania dla niego, że jakby zdecydował się również to przekazać stowarzyszeniu. 5 samochodów osobowych, pełne bagażniki i tylnie siedzenia i za jednym razem żeśmy to wywieźli, tak? Można trochę policzyć, że tego było jakby bardzo, bardzo dużo. Takie znaleziska trafiają się raz na całe życie badacza bardzo często. No, udało się odkryć nieznane, los był nieznany od dobrych kilkudziesięciu lat, część archiwum klubowego. Wielkie bogactwo dokumentów, treści, obrazu. No, spora, ogromna porcja wiedzy na temat przyszłości klubu. Inwentaryzacja sama na początku zajmuje nam już bardzo wiele czasu, tak? Te zdjęcia trzeba rozpoznać, treść odczytać, bo wiadomo, no, pismo dawne jest nie zawsze łatwe w odczytaniu, więc to wszystko jest sporo pracy, które już trwają, ale bardzo przyjemnej pracy. Na chwilę obecną przyszłość jest taka, że obiekty te są przechowywane przez Stowarzyszenie Wielki Ruch, które nabyło tą kolekcję. No, idealna przyszłość dla tego typu zbiorów to jest dostępne dla wszystkich kibiców muzeum w Chorzowie poświęcone przeszłości ruchu, no, albo chorzowskiej piłki, głównie ruchu. Zdjęcia innych klubów, dokumentacja, programy meczowe.